Wiele jeżdżę po Polsce i widzę zmieniające się miasta, ale Bartoszyce, w których dzisiaj tutaj goszczę, w województwie warmińsko-mazurskim, w prostej linii, jakieś 15 km do granicy z Rosją, to było miasto na wskroś zapomniane. Przez naszych poprzedników zapomniane, niedoinwestowane, w dużym stopniu miasto wskazane na wyludnienie. Dzisiaj tutaj znajduję się w budynku, który, jak powiedział pan starosta, jest praktycznie zabytkiem klasy zerowej. Oglądałem ten budynek rzeczywiście przepięknie odnowiony. Budynek, który może być perłą architektury i może przyciągać turystów zainteresowanych. I to jest też jednocześnie dowód na prowadzoną przez nas politykę rewitalizacji miast, mniejszych miast, miast, które były. Skazane gdzieś na margines w czasach liberalizmu czy neoliberalizmu platformy obywatelskiej. Tutaj w Bartoszycach to nie tylko ten budynek, którego polecam, sklepienie, bo naprawdę pierwszy raz w życiu takie widziałem, na przepięknie odnowione, ale także bardzo wiele innych inwestycji. W samych Bartoszycach to przebudowany, odnowiony budynek sądu, budynek policji. To także boisko przy szkole, to również stadion miejski, który tutaj także otrzymał potężny zastrzyk inwestycji, a w całym powiecie bartoszyckim to ogromne inwestycje w drogi. Jak rozmawiałem tutaj z panem starostą, inwestycje, których praktycznie nigdy ten region nie widział. I drodzy mieszkańcy Bartoszyc, powiatu bartoszyckiego, to jest też moje zobowiązanie. Zobowiązanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, że chcemy kontynuować inwestycje w takie ośrodki. Dlaczego chcemy to robić? Tutaj są perły architektury. W Bartoszycach, w Lisbarku Warmińskim, w którym dzisiaj wcześniej byłem. Ale prawdziwą perłą są przecież ludzie, mieszkańcy. Chcemy, aby oni tutaj byli, aby widzieli przed sobą perspektywy. Bartoszyce są miastem symbolem miastem, w którym jeszcze w roku 2014-2015, w czasach pana Tuska, bezrobocie sięgało 25%. To tutaj co czwarta rodzina, mama i tata, troszczyli się o to, czy dziecko będzie miało za co kupić podręczniki, czy będzie mogło gdziekolwiek pojechać na kolonie na wakacje. I wiele rodzin musiało odpowiadać sobie, że nie ma na to pieniędzy. Niech liberałowie z Platformy Obywatelskiej przyjadą do Bartoszyc, spojrzą w oczy dzieciom, które pierwszy raz na wakacje pojechały w 2016 roku 2017, które bez problemu kupiły sobie podręczniki do nauczania. Te czasy w Bartoszycach, czasy liberałów, już minęły. Cały czas sytuacja w Bartoszycach nie jest tak łatwa jak w innych częściach Polski. Ale chcę przede wszystkim powiedzieć, że będziemy robili wszystko, aby życie dzieci, młodzieży, rodzin tutaj w Bartoszycach było coraz bardziej podobne do tego, jakie jest w dużych miastach. Niech ci ludzie z platformy, którzy głupoty opowiadali, jak pani Leszczyna, pan Grabiec, Głupoty na temat 500 plus. niech przyjadą i spotkają się z dziećmi, z młodzieżą w Bartoszycach. Jak mają odwagę, niech przyjadą i zapytają, jak wyglądało życie w czasach naszych poprzedników w takim mieście jak Bartoszyce czy Lidzbark Warmiński, a jak wygląda teraz, jakie są perspektywy? Szanowni państwo, tutaj w tym pasie, można powiedzieć szeroko rozumianym pasie przygranicznym, muszę też podkreślić jedno jedną podstawową różnicę między nami a naszymi poprzednikami. Oni zamykali liczne jednostki wojskowe. Obecność wojska polskiego także w województwie warmińsko-mazurskim była zmniejszana, była redukowana. My odbudowujemy obecność wojska polskiego w wielu zakątkach. Tutaj też wzmacniamy bezpieczeństwo na całej granicy Polsko-rosyjskiej z obwodem Kaliningradzkim na północy Polski. To bezpieczeństwo zapewniamy i zapewnimy, tak jak zrobiliśmy to na granicy polsko-białoruskiej, a wiemy doskonale, co tam się działo. A więc mieszkańcy mogą żyć spokojnie, pracować spokojnie. Ja zrobię wszystko, aby przyciągać tutaj kolejne setki milionów inwestycji. Tak, szanowni Państwo, bo w ostatnich latach cały powiat to setki milionów inwestycji. I cieszę się, że te inwestycje są coraz lepiej wykorzystywane tutaj, są dostrzegane przez samorządowców. Dziękuję samorządowcom, panu staroście, państwu burmistrzom, wójtom tego powiatu, powiatu bartoszyckiego, ciężko doświadczonego przez los, ciężko doświadczonego polityką neoliberałów. I... Nasz rząd jest rządem solidarnościowym. Solidarnościowym, nastawionym na sprawiedliwość, sprawiedliwość społeczną i na zwiększenie szans na rozwój gospodarczy w każdym zakątku Polski. Będziemy to kontynuować. Jestem o tym przekonany. I mieszkańcy widzę, rozmawiam z mieszkańcami i cieszę się, że dostrzegają tę różnicę w polityce między nami a naszymi poprzednikami. Dziękuję bardzo.